Witajcie moi drodzy. Dzisiaj chciałabym powiedzieć o tak refleksyjnie o tym, co to znaczy bycie sobą dla mnie i co ja przez to rozumiem. I jak można bronić samego siebie, jak można być sobą. Takie proste rzeczy, co mi przychodzą do głowy. Bycie sobą jest aktem odwagi, ponieważ żyjemy w takim świecie, gdzie jak tylko wychodzimy na ulicę, i jak tylko stykamy się z drugim człowiekiem i rozmawiamy, poznajemy, jesteśmy w jakichś relacjach, non-stop porównujemy się z innymi. Non-stop zastanawiamy się, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Non-stop doszukujemy się pomysłów, jak to zrobić, żeby jakoś zabłyszczeć, żeby jakoś się podobać, żeby po prostu być kimś wyjątkowym. I tak naprawdę my już jesteśmy wyjątkowi, ale o tym zapominam nieustannie. Ja tak uważam i naprawdę stąd ta refleksja do mnie przyszła, żeby się tym z wami podzielić. I dlaczego bycie sobą jest aktem odwagi? Dlatego, że kiedy naprawdę jesteś sobą, nie musisz nikomu niczego udowadniać. Nie musisz przed nikim czego udowadniać, po prostu jesteś sobą. Szanujesz swoje potrzeby i akceptujesz swoje potrzeby. I naprawdę uzdrowienie relacji z samym sobą jest najważniejszą rzeczą, od jakiej możesz zacząć, jeśli czujesz się pogubiony, jeśli nie wiesz, w którą stronę idziesz, jeśli nie wiesz, dokąd zmierzasz, jeśli ciągle czegoś szukasz, a jesteś niezadowolony ze swojego życia albo niezadowolona. To naprawdę to jest pierwsza rzecz, o której tak mi się wydaje, tak czuję głęboko, powinniśmy zacząć, czyli uzdrowić relacje z samym sobą. Zazwyczaj szukamy spełnienia w związkach, szukamy spełnienia w lepszej pracy, szukamy spełnienia w jakichś sukcesach zawodowych, które potem osiągamy i do nich się łatwo przyzwyczajamy i znowu chcemy czegoś więcej. I oczywiście możesz to nazwać rozwojem, bo to na pewno jest rozwój i to jest fascynujące. Jednak jeśli nie ma w tym takiego poczucia spełnienia wewnętrznego, nie ma w tym radości życia, takiej pasji, życia i naprawdę cieszenia się tym procesem zdobywania coraz nowszych doświadczeń, wiedzy, umiejętności. Jeśli jest tym tylko ciągła pogoń, żeby komuś coś udowodnić, to naprawdę to jest bez sensu. To jest bez sensu, odważę się to powiedzieć, bo tak uważam, tak widzę, tak czuję i patrząc na to wszystko, zaczynam rozumieć, że całe życie można naprawdę czegoś szukać w świecie, można czegoś szukać u innych ludzi, można szukać spełnienia siebie samego w związkach z innymi, w przyjaźniach, nawet w górach, samemu, gdziekolwiek. Można szukać tego spełnienia, ale jeśli zapomnimy o tej części na nas samych, czyli takim byciu sobą, byciu swoją własną ostoją, byciu dla siebie taką bezpieczną przystanią, i dawanie sobie poczucia bezpieczeństwa, że niezależnie od tego, co się dzieje w świecie zewnętrznym, niezależnie od tego, co inni myślą, niezależnie od tego, co inni czują, jak się czują z tym, co powiem, albo z tym, jak zacznę działać, albo jeśli powiem coś, czego zazwyczaj bym nie powiedziała, bo coś się na przykład we mnie zmienia i tak dalej. I jeśli po prostu przestaniemy się tym wszystkim przejmować, naprawdę zaczniemy iść za tym głosem, to wtedy jest uzdrowienie relacji z samym sobą, z swoją istotą wewnętrzną. To jest słuchanie głosu intuicji, która nam podpowiada, że chcesz coś powiedzieć, ale tego nie mówisz, bo nie wypada, albo chcesz coś zrobić, ale tego nie robisz, albo chcesz gdzieś iść, ale nie idziesz, albo idziesz gdzie indziej. To są wszystko małe rzeczy. To są wszystko małe rzeczy, ale naprawdę na nich budujemy nasze życie. Więc zachęcam do takiej refleksji, jeśli macie na to chwilę czasu, jeśli macie taką refleksyjność w sobie, a pewnie macie, skoro oglądacie takie rzeczy, to naprawdę zachęcam was do tego, bo każdy z nas tego potrzebuje. Każdy z nas tak bardzo za czymś tęskni. I posiedźcie z tym trochę, zastanówcie się, czym to jest u was. Czy rzeczywiście doszliście już do takiego momentu, że zaczynacie widzieć, że to nie o to w tym wszystkim chodzi, w tym świecie zewnętrznym. Że tu nie chodzi o tą pogoń za tym wszystkim, co nam oferuje tylko świat zewnętrzny, ale tu chodzi o złączenie tego, co jest z zewnątrz i wewnątrz. Tu chodzi o połączenie się z tym światem,
i korzystanie z niego, oczywiście w pełni możliwości, ale w takim poczuciu, że nie robisz czegoś wbrew sobie, tylko naprawdę idziesz tak, jak ty chcesz iść, bez strachu, bez lęku i odważnie, po prostu odważnie, bo bycie sobą to naprawdę jest fantastyczne doświadczenie i to jest bardzo odważne podejście. I takimi ludźmi się inspirujemy, o takich ludziach chcemy słuchać, czytamy książki, które są napisane przez właśnie takich ludzi, więc wiemy, że to jest dla nas też dostępne, więc dlaczego może nie zaczniemy my szukać w sobie tej części, o której zapomnieliśmy i którą chcemy koniecznie wrzucić do worka ze wszystkimi upodobaniami, ze wszystkimi przekonaniami, ze wszystkimi jakimiś oczekiwaniami tego świata. Po prostu chociaż na chwilę zatrzymajmy się. Może dzisiaj jest ten dzień dla Ciebie. Chociaż na chwilę zatrzymaj się i zapytaj się siebie, czy ten cały świat zewnętrzny, czy wszystkie głosy w Twojej głowie, one są naprawdę Twoje? Czy te głosy takie mówiące Ci, że coś robisz i myślisz, że to jest to, co chcesz zrobić, myślisz, że to jest Twoja intuicja, ale gdybyś wiedział, że to jest Twoja intuicja, to byś po prostu to wiedział. Więc odgrzebuj się z tych rzeczy, znajdź ten Twój naprawdę, Twój wewnętrzny, prawdziwy głos, który tak bardzo tam chce krzyczeć i wołać i jedynie możesz go usłyszeć w ciszy. A na początku jest tylko cisza. Jeśli naprawdę wejdziesz w taką medytację, w taką modlitwę i taki spokój wewnętrzny, daj sobie czas na tą ciszę. I posiedź chociaż troszkę w tej ciszy i zastanów się, za czym tak biegniesz. Okej, tyle tak refleksyjnie dzisiaj i z takim klimatem was zostawiam.